i kończy się skała. Idę, skręcam w lewo do ogrodziska, do pustelni błogosławionej Salomei. Pada, ale nie szkodzi. Chodźcie, zobaczymy, co jest za tymi pięknymi wzgórzami. Chwilowo przestaje padać, więc wyciągnęłam telefon. Będę skręcać w lewo. Jest cudownie, wspaniale i pięknie. I wcale się nie przejmuję, że pogoda jest nie taka, jaką sobie wymarzyłabym. Po prostu przyjmuję to, co jest. O, ptaszek. Zapraszam Cię do tego pięknego, cudownego miejsca. Jestem teraz na rynku w Skale. Niedawno został wybudowany taki oto pomnik w 800-lecie urodzin błogosławionej Salomei. Oto właśnie ta postać. Historię opowiem później. Muszę się po prostu trochę doszkolić.